Budowa motocykla żużlowego jest bardzo prosta. Są to dwa koła, jest to rama, jest to silnik. Silnik jest jednocylindrowy, zasilany metanolem. Metanol wlewamy do zbiornika o maksymalnej pojemności 2 litrów. Spalanie wynosi 100 litrów na 100 km. Zasilanie jest do gaźnika jest opadowe, nie ma żadnej elektroniki, tak jak w innych motocyklach, gdyż jest to nawet zabronione regulaminowo. Dysze zastosowane w gaźniku dają nam możliwość regulacji przepływu paliwa i zależnie od nawierzchni przygotowanej, jaka jest w danym dniu na danym torze lub wielkości toru lub warunków atmosferycznych, my tą dyszę możemy sobie wykręcać i możemy regulować przepływ paliwa. Na gaźniku mamy także założony filtr powietrza. Z racji tej, że żużel jest akurat takim sportem, gdzie jest bardzo duże zanieczyszczenie, filtr siatkowany jest jeszcze osłonięty osłoną gąbkową, żeby jak najmniej zanieczyszczenia, albo najlepiej, żeby w ogóle poprzez filtr nie wpadało tutaj do komory ssącej, żeby nie uszkadzało silnika. Pojemność takiego silnika to jest maksymalnie 500 cm sześciennych, moc pomiędzy 65 a 74 konie mechaniczne. Czołowy zawodnik świata, żeby mógł uczestniczyć w wielu imprezach, potrzebuje tych silników około 10-12. Każdy silnik jest przygotowany praktycznie inaczej, każdy silnik jest na inny tor. Żeby zawodnikowi łatwiej było rozpoznać dany silnik, są te silniki nazywane. Każdy z zawodników wybiera sobie swoje nazwy. Tutaj akurat Emil Sajfudinow swoje silniki nazywa imionami byłych mistrzów świata. Tutaj jest na przykład Billy Hamill, silnik o nazwie Tony Rickardson, który był 6-krotnym mistrzem świata. Jedną z rzeczy, która na pewno Państwa zaskoczy, w motocyklu żużlowym nie ma hamulców. Po prostu zawodnicy wyhamowują motocykl poprzez zamknięcie gazu. Jest tylko jedna dźwignia, jest to dźwignia w przęgłach, która jest uruchomiona podczas startu. W momencie, kiedy sędzia puszcza taśmę startową, dźwignia jest puszczana i wtedy motocykl rusza spod taśmy. Sprzęgło w motocyklu żużlowym jest zupełnie inne niż w motocyklach do wyścigów szosowych. Nasze sprzęgło jest suche, nasze sprzęgło nie pracuje w oleju. Zbudowane jest z kosza sprzęgłowego, z docisku, ze sprężyn. W środku są taczki sprzęgłowe. Akurat tutaj mamy przykład, gdzie w motocyklu zastosowane są 3 przekładki gumowe. Są zastosowane 3 przekładki aluminiowe i 1 przekładka ferodowa. Czołowy zawodnik świata zużywa w przeciągu całego sezonu około 200 tarczek gumowych. Do tego zużywa około 200 tarczek aluminiowych. Tarczki ferodowe można zużywać w mniejszej ilości, ponieważ występuje tylko jedna sprzęgle i tego się używa około 100 sztuk. Sprzęgło, nowe tarczki, które są wkładane do takiego sprzęgła, są używane przez zawodnika przez maksymalnie 2 imprezy. Średnia prędkość, jaką uzyskują motocykle żużlowe, to jest około 80-85 km na godzinę. Na jednym z torów w Polsce Emil uzyskał na prostej, na wyjściu w łuk, maksymalną prędkość 145 km na godzinę. W motocyklu żużlowym
Koła mamy o różnej wielkości. Przód to jest 21 cali. Opona starcza praktycznie na cały sezon. Natomiast ciekawostką jest na pewno opona tylna. Tutaj koło jest o rozmiarze 19 cali. Opona nowa starcza tylko na dwa wyścigi. Przez to, że motocykl jedzie w ślizgu, zużywa się tylko jedna część opony, czyli jedna połówka. Po zakończonym biegu mechanik w parkingu poprzez demontaż całego koła obraca koło, przekłada zębatkę na drugą stronę, jak również i osłonę tego koła przekłada na tą stronę i wtedy zawodnik używa drugą część opony. Opon w ciągu sezonu czołowy zawodnik świata zużywa około 200 sztuk. Motocykle żużlowe posiadają również tutaj prezentowany deflektor. Deflektor ma za zadanie osłonić zawodnika jadącego z tyłu przed większym pobrudzeniem poprzez zawodnika jadącego z przodu, czyli materiał, który jest wyrzucany spod tylnego koła, żeby nie zabrudził zawodnika jadącego za zawodnikiem poprzedzającym. Jest to na pewno zupełnie coś innego, nie ma tego w innych motocyklach. Nigdy nie jest to stosowane również w innych sportach, w motocrossie czy w motocrossie.